Cześć. Niedawny czas temu miałem drobną przygodę. Na szczęście obyło się bez strach, bez strat osobowych, ale niestety no mamy kilka śladów. W każdym razie jednym z nich jest ułamany podnóżek. Także zapraszam dzisiaj na obejrzenie, jak taki podnóżek Varadero 1000 po prostu wymienić. Do wymiany będą nam potrzebne oczywiście podnóżek. Kupiłem jakiś zamiennik, ale powiem szczerze, to był jedyny dostępny, niby pasujący jako oryginalny w takim czasie rozsądnym. Do tego jeszcze jest zestaw montażowy. A będą nam potrzebne dzisiaj kombinerki. Przepraszam, są elektroniczne, ale muszą wystarczyć. Ale nie mogę znaleźć swoich normalnych. Oraz do tego śrubokręt płaski. W moim przypadku akurat od systemu nawadniania ogródka, ale również do tego celu nam tutaj w zupełności powinien wystarczyć. Także rozpoczynamy. Na początku musimy zdjąć to zabezpieczenie. Tutaj jest zawleczka. W moim przypadku, jeszcze mówiąc, nie wiem, czy te podnóżki były oryginalne wcześniej. Także tu jest zawleczka, podkładka, wyciągamy po prostu tą ośkę i tyle. To są te stare. I zeszło, wyszło. Ośkę sobie zostawię, sprężynkę również, w razie czego. A teraz no tutaj sporo jedno szlifu było. Nowa ośka, nowa sprężynka. No gdzie jestem? Jest i zabezpieczenie. Może skorzystamy jednak z oryginalnej sprężyny, szczególnie że ona działała. Tam podkładkę też założymy. Niech będzie. Zabezpieczenie. Zapinamy oczywiście kombinerkami. Siedzi? Chyba siedzi. Tyle. No dobra, to co, dzięki bardzo, to by było na tyle. Widzieliście, wymiana jest bardzo prosta i musi być taka, gdyż albowiem, jak się uwiedzie w off-road, to bywa, że się te podnóżki właśnie urywa. Więc trzeba móc je wymienić dosyć szybko, także prosto, łatwo i przyjemnie. Dzięki bardzo, zapraszam na inne moje filmy. Idzie zima, więc generalnie będę doprowadzał moje moto z powrotem do stanu używalności. Ten sezon nie był jakiś wybitny, aczkolwiek dzisiaj akurat jestem dzień przed tripem. Mam nadzieję, że będzie dosyć fajny. Mam, myślę, całkiem fajny pomysł nawiązujący do święta, które mamy w listopadzie. To drugie, bo to pierwsze to jest niefajne, ale no tutaj mówię. Gdzieś tutaj się pokaże pewnie odnośnik, albo na tym drugim. Nie, na tym się pokaże odnośnik, kartę dołączę. Dzięki bardzo, zapraszam na inne moje filmy. Mam nadzieję, że się podobało. Dajcie znaka, czy jest ok, czy nie jest ok. Może co byście chcieli zobaczyć odnośnie Varadero, z uwagi na to, że robiłem przy nim wszystko dosłownie, łącznie z remontem silnika. Także no, jakąś tam wiedzę posiadam, z chęcią się nią dzielę, także pytajcie, będę odpowiadał. Cześć!